I proszę bardzo, tutaj po łuku tramwaje skręcają w samym miasteczku Wilanów. A jak ta inwestycja wygląda stąd, patrząc w kierunku Mokotowa, Spacerowej i tej części w samym Śródmieściu Nagoworka? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć, Załóż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Wilanów i zaczynamy w tym miejscu najdalszej inwestycji, najodleglejszej, jeżeli chodzi o realizację, czyli to, co ma powstać właśnie w tym miejscu przy południowej obwodnicy Warszawy. Pełnowymiarowa pętla tramwajowa dla tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych. Tutaj jest planowana do realizacji do 2050 roku, natomiast niestety nie wiemy nic więcej na razie na jej temat. Ale wróćmy do tego, co faktycznie w dzisiejszym filmie jest najważniejsze, czyli to, co jest już aktualnie realizowane. Pętla Pranickiego, choć naprawdę to powinno się nazywać terminal krańcowy. W tym miejscu prace trochę były wstrzymane. Aktualnie jest zima, więc jest zimno, więc też trochę prace są spowolnione. W tym miejscu mamy już faktycznie poustawione słupy od sieci trakcyjnej i tu będą kończyć tramwaje swoją trasę. Tramwaje dwukierunkowe, trzy tory będą tutaj miały swój kraniec, więc w teorii maksymalnie nawet trzy linii tramwajowe będą mogły tutaj kończyć. To co to oznacza? Oznacza to, że będą tutaj trzy krawędzie peronowe, a de facto będzie tylko i wyłącznie jeden peron tramwajowy, więc dosyć odjechana sytuacja. Natomiast kawałek dalej będą znajdować się rozjazdy tramwajowe i one będą znajdować się za tym przejazdem przez ulicę. Tymczasem tutaj możemy zobaczyć już faktycznie poustawiane nowe szyny tramwajowe na docelowym miejscu. I tak w tym miejscu datujemy do kolejnego przystanku tramwajowego, a właściwie pierwszego już takiego prawdziwego, przystanek Świątynia Opatrzności Bożej, która się właśnie też również i w tym miejscu znajduje. Świątynia sama bardzo ładnie się prezentuje, jeżeli chodzi o ten rejon, zresztą mogliście zobaczyć w samym wstępie filmu. Tramwaje wprost będą jechać, później zakręcać po łuku. Natomiast tutaj no dosyć ciekawe to wygląda, tak? Same przystanki będą się znajdować po przeciwległych stronach samej ulicy. Prace na samym skrzyżowaniu się jeszcze nie rozpoczęły większe, jeżeli chodzi o przejazd i jeszcze ruch nie został zmniejszony, ale widzimy, że już są w niektórych miejscach ustawione i szyny w docelowym miejscu. No i dokładnie też widać, gdzie będą przystanki tramwajowe, bo w tych miejscach, gdzie są przystanki tramwajowe, nie będzie zielonego torowiska, tylko łącznie właśnie będzie tramwaj stać na betonie. Więc tutaj po prawej stronie będzie przystanek tramwajowy, czyli za skrzyżowaniem tramwaje będą się zatrzymywać. I taki to również właśnie w tym miejscu będzie mieć miejsce i następnie lecimy w kierunku kolejnego przystanku tramwajowego, gdzie jak widzicie na Złoczym Obrazku jest już całkiem dużo tych szyn. Co prawda nie wszystkie, jak po prawej stronie jeszcze nie są ustawione w docelowym miejscu. Szyny tutaj trochę jeszcze lawirują, wąski tor nam tutaj pokazują. I następnie mamy oczywiście przejścia przez samą inwestycję i sam plac budowy do przejść dla pieszych przez ulicę, więc można popodziwiać tą inwestycję, jak to wygląda. Tam też można stanąć już na nowych szynach, które są zamontowane na docelowym miejscu. No i do kolejnego przystanku tramwajowego Oś Królewska. I tutaj dosyć ciekawa sytuacja jest, bo nie tylko łącznie sama Oś Królewska w tym miejscu jest ciekawa, ale również inwestycje, które są planowane w tym miejscu. A mianowicie tak, po pierwsze te tramwaje tutaj oczywiście będą przejść przez całe to skrzyżowanie. Oś Królewska będzie jeszcze modernizowana w najbliższym czasie, a chodzi mi oczywiście o połączenie właśnie Oś Królewski z ulicą Ciszewskiego. Gdzie? A tutaj na wprost będzie połączenie Nowe Mokotowa. Znaczy będzie połączenie właśnie Wilanowa i Ursynowa. Inwestycja jest planowana do realizacji w najbliższych latach. Pierwsze prace jakieś większe już właśnie się rozpoczęły, jeżeli chodzi o procedurę formalną, więc niedługo coś więcej może na ten temat tej inwestycji powiem w specjalnym filmie o budowie właśnie Nowo-Ciszewskiego z połączeniem właśnie ulicy Oś Królewska. Dosyć ciekawa inwestycja, to jak już się zrobi cieplej, będę Wam pokazywać więcej informacji na ten temat, bo faktycznie to też jest dosyć ważna inwestycja, jeżeli chodzi o połączenie kolejne, tak samo jak Branickiego. To właśnie w tym miejscu połączenie Ursynowa i Wilanowa, bo tamta inwestycja jest po prostu potrzebna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak wygląda sama ulica Nowo-Ursynowska. Ale dobra, lecimy dalej, bo inwestycja oczywiście się ciągnie dużo dalej. Zresztą widzicie to po długości filmu, 21 minut, to oznacza, że dosyć duża jest ta inwestycja, bo w tym miejscu znajduje się na przykład sam przystanek Sobieskiego i choć co prawda same perony tramwajowe się znajdują już w Mokotowie, a nie w Wilanowie, to oczywiście przystanki autobusowe są zlokalizowane po różnych stronach samego skrzyżowania. I tak, tutaj możemy zaobserwować, że częściowo już przez jedną jezdnię Alei Wilanowskiej faktycznie tory tramwajowe w teorii przechodzą. Sama aleja jest zwężona do dwóch pasów w każdym kierunku, choć de facto to w niektórych kierunkach jest tylko i wyłącznie po jednym
pasie, więc korki, no siłą rzeczy tutaj muszą się dobić, tak? Dobra, wróć po jednym pasie i jeszcze pasy do skręcania, do lewo skrętu są tylko i wyłącznie, a tam lewo czy prawo skrętu, natomiast faktycznie jest coś cienko i tutaj też ciekawostka jest taka, że tutaj autobusy będą jechać razem z tramwajami w jednym z kierunków. W którym kierunku? A tak jak teraz lecimy. Możecie to zobaczyć dokładnie po tym, jak wygląda to widowisko tramwajowe. No tutaj jest całe w tej podbudowie betonowej i tutaj po prostu tramwaje będą jechać dalej, nie na całym odcinku, bo już tutaj na kolejnym odcinku przed przystankiem na Łęczowska te autobusy będą zjeżdżać z widowiska tramwajowego, ale przez same skrzyżowanie z Aleją Wilanowską tramwaje i autobusy w kierunku centrum będą jechać razem wspólnym trambusem. Tymczasem na przystanku na Łęczowska możemy zobaczyć, że prace trwają pilnie w namiotach, jak widzieliście przed chwilą. Prace muszą być w namiotach wykonywane, po pierwsze, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne i to, że jest po prostu, jeżeli jest poniżej 5 stopni, to jest jedyny sposób, żeby wykonywać, a do skanach wiemy wszyscy, jak teraz wygląda pogoda. Jest zimno, jest temperatura zazwyczaj koło 5 bądź niżej. Natomiast widzimy, że faktycznie to widowisko tramwajowe powstaje już mniej więcej na połowie tego skrzyżowania, co jest na duży plus, bym powiedział, bo dzięki temu faktycznie niedługo będzie prawdopodobnie już przełączone skrzyżowanie na drugą część. Tymczasem lecimy dalej już nad nowymi szynami, które są zamontowane w docelowym układzie. Tutaj widzicie, też powstają nowe przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe w miejscach starych kładek. Zresztą tych miejsc starych kładek jest trochę na całej trasie. Tu się znajduje właśnie jedno z takich miejsc, gdzie kiedyś kładka była, teraz już kładki nie ma, ale powstało nowe tymczasowe przejście dla pieszych. Natomiast tu też będzie oczywiście docelowe przejście dla pieszych w tym miejscu z przejazdem rowerowym. Tutaj przystanku tramwajowego nie będzie, przystank autobusowy w tym miejscu pozostanie, chociaż oczywiście muszę chyba mówić, że liczba autobusów w tym miejscu na pewno będzie dosyć mocno ograniczona. Wiadomo, duża część 500-tek zniknie z Sobieskiego, jeżeli chodzi o trasę do Wilanowa, ale nie spodziewajmy się, że wszystko zniknie. Na pewno E2, z tego co mi się wydaje, zniknie z tego rejonu, więc no cóż, tak to wygląda, ale tu ciekawostki mamy, jeżeli chodzi o samą inwestycję. W tym namiocie znajduje się coś, czego nie było pewne właściwie, nikt nie chciał mówić, czy faktycznie to będzie w tym miejscu, a jednak jak widzimy, jest. Co tutaj się znajduje w tym namiocie? Możemy zobaczyć, bo faktycznie są takie szybki, więc nic widać. Tu w tym namiocie się znajdują nowe szyny, a mało tego, tu też się znajduje rozjazd. Rozjazd, dzięki któremu tramwaje dwukierunkowe będą mogły jak coś zmienić kierunek. Co najważniejsze, tramwaje w tym miejscu będą mogły zmienić kierunek, zawracając, czy zmieniając kierunek już po przejechaniu samych rozjazdów, czyli tak samo jak się to znajduje na pętli czy krańcu Rondo Daszyńskiego, metro Rondo Daszyńskiego, taka sama sytuacja jest. W skrócie, jeżeli jakikolwiek będzie wypadek na dalszym odcinku do Wilanowa, bądź pętla stegny będzie niefunkcjonalna, tramwaje w tym miejscu będą mogły skończyć po prostu bieg. Co jest dobrą nowiną, że faktycznie tramwaje tego typu inwestycje w różnych miejscach realizują. To też jest możliwe, że po prostu tutaj powstał ten rozjazd po to, gdyby odcinek sam do Wilanowa nowa był opóźniony, to chociaż tramwaje do tego miejsca, czyli do Świętego Bonifacego, już dojadą w wyplanowanym terminie, który jest planowany właśnie po wakacjach. W sensie po wakacjach tramwaje mają już jeździć do Wilanowa, czyli do Branickiego, później mają być oddane do użytku do Stegny, bo na koniec 2024 roku, natomiast jeżeli chodzi o Gagarina, to jeszcze wam później powiem. Tymczasem tak to wygląda sama sytuacja, jeżeli chodzi o Świętego Bonifacego, ale sobie przelećmy dalej, bo tutaj jeszcze mamy parę ciekawostek, jeżeli chodzi o trasę na Stegny, bo w tym miejscu tramwaje właśnie będą jechać po środku, po jednym pasie w każdym kierunku będą miały samochody i autobusy, natomiast pętla Stegny się całkowicie zmieni. Pętla Stegny będzie miała dwa perony dla tramwajów i dwa perony dla autobusów. Jeden peron będzie wspólny i dla tramwajów, i dla autobusów. Pętla będzie całkowicie przebudowana, będzie to nowy, dobrze funkcjonujący węzeł przesiadkowy tramwajowo-autobusowy, co trzeba przyznać, że w ostatnich czasach raczej jest rzadko realizowany. No i jak widzicie, procesy się rozpoczęły. Ta pętla, tak jak powiedziałem wcześniej, ona będzie później oddana do użytku niż cała inwestycja tramwaju do Wilanowa, w związku z tym, że tutaj prace po prostu się rozpoczęły później. One się dopiero rozpoczęły pod koniec 2023 roku i tak to też było zaplanowane, bo to jest realizowane w ramach opcji, ale dobrze, że to jest realizowane od razu w tym samym momencie. No i tutaj też, jak widzicie, Świętego Bonifacego też jest dosyć mocno ograniczone. Co prawda ruch jest mniej więcej tak samo realizowany, co oznacza, że po jednym pasie w jednym i drugim kierunku jest. Przystanki autobusowe są mniej więcej w tej samej lokalizacji, ale prace dobudowkowe, jeżeli chodzi o starą jezdnię i stare chodniki, już faktycznie się rozpoczęły. Część drzew, która była w kolizji, została przesadzona. Jeżeli nie dało się ich przesadzić, no to rzeczywiście te drzewa będą wycięte, ale pamiętajmy, że i tak tych drzew będzie dużo więcej niż faktycznie było ich przed rozpoczęciem tej inwestycji. Przystanki autobusowe będą dokładnie w tych samych miejscach, gdzie są teraz, natomiast tramwajowe będzie tylko i wyłącznie jeden na samej pętli i kolejny już tutaj na tym przystanku
świętego Bonifacego w tymże też i miejscu. No i tutaj też, patrząc z tej perspektywy, już są zainstalowane jazdy w splocie właśnie w kierunku pętli Stegny. Bo co ważne, na pętle Stegny w tramwaj będą mogły wjechać nie tylko i wyłącznie jadąc z centrum, ale również jadąc z Wilanowa. Więc to daje możliwości późniejsze w przyszłości, jeżeli chodzi o rozbudowę różnych inwestycji, czy planowanego połączenia pętli Stegny z metrem Wilanowska. Dosyć dużo możliwości i miejmy nadzieję, że te możliwości i plany później w przyszłości po prostu będą zrealizowane. Też tutaj przy okazji możecie zobaczyć na tym ujęciu, czy tramwaj w tym miejscu jest potrzebny. No popatrzcie na te wszystkie bloki, które są w okolicy. Witam Cię po środku filmu z budowy tramwaju do Wilanowa. Mam nadzieję, że materiał, który właśnie oglądasz, podoba Ci się. Przed Tobą jeszcze połowa tego filmu i dosyć dużo jeszcze ciekawostek, które możesz zobaczyć na samej inwestycji. A jeśli te filmy Ci się podobają, zachęcam do zostania patronem Avisonosza. Dzięki Tobie będę mógł dalej realizować tyle samo tych filmów, ile ten z lepszym standardem. No i Ty dostaniesz też dostęp do specjalnych bonusów czy filmów przedpremierowo. Zachęcam, Patronite, ukośnik Avisonosz. Tymczasem wracamy do reszty filmu. No i już tutaj lecimy ze świętego Bonifacego dalej w kierunku Śródmieścia, bo oczywiście w Śródmieściu samym kończy się ta cała inwestycja, choć tam tramwaje już teraz jeżdżą. Ale tak, po pierwsze, za świętego Bonifacego możemy zobaczyć, że ponownie szyny są już zainstalowane. Słupy architekcyjnej też już są. Nowa jezdnia wschodnia, którą widzimy po prawej stronie, też już mniej więcej w niektórych miejscach się pojawia, chociaż tutaj w miejscu, gdzie stara kładka była likwidowana, czyli na przystanku Czarnomorska, jeszcze nie ma jej wszędzie. Tutaj też przystanek tramwajowy będzie odbudowany, w sensie będzie wybudowany w tym miejscu. Tak samo przystanki autobusowe będą w tym miejscu. I też ciekawostek Wam powiem, że tramwaje zabezpieczyły się tutaj, jeżeli chodzi o tą inwestycję, jeżeli chodzi o zblokowanie torowiska tramwajowego. Bo w niektórych miejscach, zwłaszcza jak będziemy bardziej w tym odcinku mokotowskim bliżej za torem Stegny, będzie odcinek, gdzie tramwaje i autobusy będą jeździć razem, tak samo jak tam właśnie przy Alei Wilanowskiej. I dlatego też tam przystanki autobusowe co prawda będą zlokalizowane właśnie wspólnie do tramwajów i autobusów w tym samym miejscu, ale też przygotowali tymczasowe, awaryjne przystanki autobusowe w wydzielonym wypasie jezdni. Gdyby po prostu nie było możliwości przejazdu torami tramwajowymi, będą autobusy z zastępczej komunikacji autobusowej mogły po prostu funkcjonować wzdłuż linii tramwajowej i nie trzeba będzie wstawiać specjalnych przystanków tymczasowych, tylko po prostu tamte wysepki będą już ustawione, tylko po prostu też tam autobusy normalnie nie będą podjeżdżać. Tymczasem w tym miejscu możemy zaobserwować taką sytuację jak to, że tutaj przez samą trasę Siekierkowską mniej więcej już tory są, w sensie jeżeli chodzi o samo torowisko, szyny są jeszcze montowane i tam też również w namiotach są metalizowane prace. Na kolejnym przystanku, który właśnie w tym miejscu widzimy, nie ma właściwie nic, jeżeli chodzi o sam przystank tramwajowy, ale prace podziemne się mniej więcej już tutaj całkowicie sfinalizowały, to znaczy, że wszystkie przekładki, które były tutaj realizowane, ciepłociągi, gazociągi, czy wszystkie inne elementy zostały już całkowicie przebudowane. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o tą jeszcze ulicę, tutaj jeszcze prace trwają, bo nawet na to trochę dłużej te wszystkie elementy były realizowane, ale jak widzicie, tutaj też jest zaplecze budowy, przejazdu oczywiście cały czas, jak nie było, tak nie ma, ale niedługo najprawdopodobniej, jak już faktycznie będzie oddana do użytku ta część Sobieskiego, czyli wschodnia jezdnia Sobieskiego, no to faktycznie tutaj też samochody i autobusy będą mogły wrócić. Natomiast faktycznie, jak widzicie, tutaj z samego torowiska tramwajowego dużo nie zaobserwujemy, co na minus, no ale tak to właśnie w tym miejscu wygląda. Najpierw trzeba wszystko przebudować, co jest pod ziemią, dlatego że tych prac podziemnych było mniej realizowanych i mniejsza była potrzeba właśnie na tym odcinku wilanowskim i tym mokotowskim, tam bliżej Wilanowa, dlatego też tam już torowisko tramwajowe widzimy w tych różnych miejscach i nową jezdnię, a tutaj dużo było prac podziemnych, które trzeba było całkowicie przebudować, bo tutaj też te wszystkie elementy są starsze i trzeba było to zrobić całkowicie gruntownie. No to też tak wygląda, tak wygląda. Tutaj przystanek tramwajowy też będzie, jak widzieliście przed chwilą. I tutaj kładka była likwidowana ostatnio. W filmie mogliście to właśnie jakiś czas temu zobaczyć krok po kroku i nawet w formie live'a. Tymczasem leciliśmy do przystanku tramwajowego Dolna. I tutaj na Dolnej co się dzieje? A dzieje się to, że aktualnie teraz całkowicie nie ma przejazdu. Przejazdu we wschodnią jezdnię, na wschód. Jak widzicie, tu jest wszystko rozkopane. Również piesi mają utrudnione do przejścia, bo aktualnie tutaj też nie ma przejścia w tym miejscu, co jest faktycznie na dosyć duży minus.
Ale jest to jak jest. Jak widzicie na załączonym obrazku, prace się rozpoczęły. Faktycznie tutaj prawie całkowicie już jezdnia jest zlikwidowana, ale jeszcze to nie jest tak, że tutaj widzimy nowe tory. To będzie realizowane później. O tutaj te tory tramwajowe wszędzie mają być już gotowe najprawdopodobniej na koniec wakacji. Tak, na koniec wakacji jest planowane oddane nie do użytku ponownie tamtego przejazdu. Więc jeszcze chwilę poczekamy, aż faktycznie będzie wjazd ponownie w Chełmską. Ale no cóż, jest jak jest i miejmy nadzieję, że prace będą faktycznie efektownie wykonywane i będę mógł w kolejnych filmach właśnie z Tramwaj Kierunek Wilanów pokazywać Wam, że tutaj ludzie pracują na budowie, a nie tak, że nikogo nie widać i się w sumie nic nie dzieje. Tymczasem dotarliśmy do przystanku Spacerowa. I tutaj na Spacerowej też się dzieje trochę ciekawych rzeczy, a mianowicie w tym miejscu, jak możecie zaobserwować, proszę bardzo, no, z autobusy i samochody jeżdżą na okrągło. Tak, na środku jest przygotowane miejsce na budowę nowych rozjazdów tramwajowych, bo tramwaje tutaj będą mogły skręcać w każdym kierunku. I to prawda, aktualnie na Gagarina inwestycja jest prawie całkowicie już ukończona. Tramwaje stamtąd nie pojadą, bo to jest realizowane w ramach osobnej inwestycji, bo na Spacerowej i przez same skrzyżowanie tutaj nie ma aktualnie jakkolwiek przejazdu, co jest dosyć dużym utrudnieniem. Choć widzimy już pierwszy zalążek, jeżeli chodzi o nową płytę betonową pod torowisko tramwajowe, to tory tramwajowe się kończą tutaj. Dokładnie w tym miejscu się kończy budowa tramwaju na Gagarina razem z MPWiK, jeżeli chodzi o kolektor, który się tutaj powstał w ramach tej inwestycji. Sieć taksyjna tutaj jest rozwieszona, ale tramwaje nigdzie dalej nie pojadą, choć nawet znajduje się tutaj na samym końcu rozjazd dla tramwajów w splocie. I stąd tramwaje będą mogły pojechać zarówno w kierunku centrum, jak i również w kierunku Wilanowa, o czym Wam mówię w różnych filmach, że faktycznie tych możliwości, jeżeli chodzi o skręty i rozjazdy, będzie naprawdę całkiem dużo i tam, gdzie powinny powstać rozjazdy, tam powstają w każdej orientacji, w każdej osi, żeby było to dobrze zrealizowane. No i też widać tutaj, że dosyć dużo tych torów będzie tutaj zainstalowanych. Proszę bardzo, zwróćcie uwagę na te rozjazdy, na tą ilość szyn, która tutaj czeka, aż niedługo faktycznie tędy już faktycznie te tramwaje po nich będą jeździć. Tu też przy okazji się znajduje sama podstacja trakcyjna, która no nie wygląda, tak, no umówmy się, wyglądem swoim nie grzeszy, że tak to powiem, ale no cóż, elementy właśnie podstacji trakcyjnej muszą się znajdować przy tego typu inwestycjach. Ta podstacja też będzie zasilać samą trasę tramwaju na Gagarina, no i oczywiście same skrzyżowanie właśnie Spacerowej i dalej w kierunku Sobieskiego kolejny odcinek. Choć samych podstacji oczywiście na całej inwestycji tramwaju do Wilanowa jest dużo więcej. To nie jest tak, że taka jedna podstacja tutaj na Mokotowie zasili tramwaj aż do samego Branickiego. Oczywiście takich podstacji jest więcej i może kiedyś, jak będziecie chcieli więcej, to Wam pokażę, jak powstają te pozostałe podstacje. Tymczasem jesteśmy już na samej ulicy Spacerowej. Przejście dla pieszych powstają, ale tymczasowe przejścia też są. Samochody cały czas już tutaj jeżdżą. Zarówno samochody, jak i autobusy mogą jeździć tą jezdnią w dół. Na razie pod prąd, ale już faktycznie możliwość jest. Chodnika cały czas tutaj nie ma, więc de facto przejścia dla pieszych zbytnio w tym miejscu nie ma. Widzimy, że prace przy płycie betonowej pod torowisko tramwajowe są, ale samych torów jeszcze na Spacerowej nie ma, a na Goworka jest coraz to więcej, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe. Bo jak w tym miejscu możemy zaobserwować, to tak, po pierwsze jezdnia po prawej stronie się rozjeżdża, a po drugie przystanek tramwajowy ma już peron przystankowy tramwajowy. No i co prawda też możemy zobaczyć po prawej stronie, że znajdują się rozjazdy. Stamtąd tramwaje, dokładnie pod tymi pasażerami, którzy teraz czekają na autobus, będą skręcać w kierunku centrum Warszawy, a konkretnie w kierunku ulicy Marszałkowskiej. Natomiast jadąc drugim torem będą mogły pojechać zarówno w kierunku Mokotowa dalej, czyli w kierunku na ulicę Pławską, bądź również pojechać w kierunku metra Pole Mokotowskie. Bo tramwaje też w tej przyszłości, oczywiście przypominam Wam to wielokrotnie, będą jechać jeszcze w ulicę Rakowiecką, co jest też ważnym elementem i osobną inwestycją. Tymczasem tu, jak widzicie, jest mnóstwo tych rozjazdów. Przystanki tramwajowe, tak jak tutaj widzieliśmy, teraz Goworka powstaje całkiem dobrze. Płyta tam tramwajowa, płyta peronowa jest już całkiem gotowa, a tu następnie Puławska się zwęża do jednej jezdni. Tak, bo tu wszystkie prace podziemne muszą być aktualnie zrealizowane, tak aby osobny wykonawca mógł już całkowicie wybudować tramwaje na Rakowieckiej. To będzie realizowane, tramwaj na Rakowieckiej najprawdopodobniej się rozpocznie po okresie aktualnym zimowym i wtedy zobaczymy już pierwsze prace do zbiórkowej, jeżeli chodzi o samą Rakowiecką. No i to powinno się wydarzyć, powiedzmy, w miarę niedługo. Też wtedy musimy się spodziewać, że tramwaje nie będą jeździć przez jakiś dosyć długi czas w jakikolwiek sposób do metra Pole Mokotowskie. Znaczy zobaczymy, może w jakiś sposób tam nakładkę ustawiam w jednej z orientacji, ale tam faktycznie będzie dosyć nieciekawe, bo te tramwaje nie będą miały zbytnio jak pojechać inaczej, więc trzeba się przygotować na to, że faktycznie tramwaje do metra Pole Mokotowskie nie będą jechać. Zróbmy
Mokotowskiej, jak i również od strony Śródmieścia, bo tam będzie trzeba wybudować całkowicie na nowo rozjazdy, więc spodziewajcie się, że na Wołowskiej również tramwaje przez jakiś czas nie będą jeździć, już nie mówiąc oczywiście o pętli tramwajowej Kielecka, więc będzie dosyć nieciekawie, ale tam po prostu przy skrzyżowaniu właśnie Jakowieckiej z Aleją Niepodległości będzie musiał powstać, będą musiały powstać nowe rozjazdy, tak aby tramwaje mogły pojechać po prostu w Rakowiecko. Tu jeszcze z innych ciekawostek, przy placu Unii Lubelskiej powstał nowy skwer, realizowany również, znaczy nie wiem, czy on jest realizowany w ramach tramwaju do Wilanowa, ale on powstał w tym samym czasie, jak wam pokazuję tą inwestycję, więc taka ciekawostka, że tutaj coś takiego jeszcze obok było zrealizowane. Więc jak widzicie, tak mniej więcej wygląda cała ta inwestycja. No i na koniec jeszcze raz powiem wam o tych wszystkich terminach, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o aktualne informacje. No tak, aktualnie jeżeli co wiemy, to wiemy, że tramwaj na Gagarina ma ruszyć w pierwszej połowie 2024 roku i to ma się wydarzyć najprawdopodobniej przed kwietniem. Przed kwietniem, wiadomo czemu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to tak, tramwaj do Wilanowa, czyli do Branickiego, ma dojechać do zakończenia wakacji 2024, więc we wrześniu już tramwaje powinny tam jeździć. Tramwaj na Stegny powinien pojechać do końca 2024 roku, a pozostałe elementy, czyli tramwaj na Rakowieckiej, ma powstać jeszcze później, na pewno nie w 2024 roku, ale bliżej 2025 roku. I pozostałe aspekty, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Wilanowa, czyli mam na myśli oczywiście tramwaj pod Warszawą Zachodnią, jeszcze się nie rozpoczęły prace na budowie, ale podobnie jak tramwaj na Rakowieckiej będą realizowane krok po kroku. Tymczasem na Kasprzaka niedługo będzie oddana do użytku sama jezdnia Kasprzaka, dokładnie w poniedziałek. No i z innych aspektów jeszcze mogę wam powiedzieć, że same tramwaje na Kasprzaka niedługo powinny w końcu ruszyć. Tam już jakieś prace faktycznie są realizowane na większej ilości, jeżeli chodzi o sieć trakcyjną na odcinku na Kasprzaka. Więc o tym powiem wam najprawdopodobniej w poniedziałek albo we wtorek w kolejnym filmie z tramwaju kierunek Kasprzaka. Tymczasem, jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Raz jeszcze zachęcam was do zostania patronami Avisnosha. Standardowo oczywiście was zachęcam również do dołączenia do grupy Co u tramwajów warszawskich, gdzie będę wam rzucać teraz zdjęcia z całej tej inwestycji tramwaju do Wilanowa krok po kroku. Będę się starać wam to teraz wrzucać, żebyście mogli zobaczyć, jak ta inwestycja również w formie statycznej, w formie zdjęć wygląda i postępuje. No i na koniec, to jest ostatni film w tym miesiącu, czyli w styczniu. Wiem, nie pojawił się film z Warszawy Zachodniej. Miałem już wejść na budowę, wczoraj dokładnie. Niestety się rozchorowałem i w związku z tym nie pojawiłem się na Warszawie Zachodniej. Postaram się, aby w pierwszym tygodniu lutego, czytaj pierwszy tydzień lutego, to jest od poniedziałku, pojawić się na Warszawie Zachodniej, przygotować dla was film nie tylko i wyłącznie z tego, co się dzieje na górze, ale również z tego, co się dzieje pod ziemią. Mam przygotowane już mniej więcej plany, tylko i wyłącznie muszę faktycznie wyjść z choroby, pewnie też słyszeliście, że teraz mówię trochę przez nos, więc no niestety tak to wygląda, dlatego też filmu z Warszawy Zachodniej w tym miesiącu nie było, ale tramwaj do Wilanowa udało mi się nagrać trochę wcześniej, więc jeszcze tutaj na sam koniec mogę wam go opublikować. Tymczasem jutro nie mam żadnego pojęcia, co się pojawi, ale albo jakieś podsumowanko, albo może coś tam o jakimś porcie czerniakowskim powiem. Nie wiem, zobaczymy, co będzie mnie interesować, ewentualnie puszczę do was zapytanie na moim serwerze na Discordzie na Avizelandii. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Za kilka dni pojawi się przelot nad budową całego tramwaju do Wilanowa, a kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące. Cześć!